No to wiecie co? Na razie tutaj nie przejdę, bo muszę iść fabularnie. I z tego co się dowiedziałem, to tu byśmy musieli dołem przejść. Tu jest podobno na mapie krzyż, nie? I jeszcze coś mi się tutaj odblokowało. Jest mapka w tym miejscu. Ale tu chyba na razie nie idziemy, co? Czyli tak, tu bym musiał sobie na główną ulicę i trochę zjechać w tą stronę. I zobaczyć właśnie tą mapę. Bo teraz będziemy operować na tym obszarze. To mapa musi być. Oj, tu jest gdzieś... Tu jest gdzieś chyba krzyż, nie? Tam. Bo to na... Na tej minimapce pokazywali. O! A to nie jest ten? To chyba z tym miałem pogadać. Tu jest krzyż. Odłamek. Dotknij krzyża. Porzucam tu część mojego ciała. I to jest chyba ten majster. Pęd? Tak. Mam go zaatakować? Chyba to jest ten mnich, co? Kurde, nie wiem. O! No i zaatakowałem go. Kurde. Nie wiem, ale może się teraz odrodzi, co? Odkryto utraconą łaskę. Dobra, odpocznij. Mamy błogosławieństwo. Dobra, elegancko. A nie, czyli jednak nie. Ciekawe jak z nim zawalczyć. No pewnie z nim... Z nim trzeba gdzieś tutaj... Coś zrobić. Dobra, to w tych ruinach... To ja sobie zaznaczę w sumie... Ojej. Ja sobie zaznaczę tego chłopa. Bo on by był fajny... Z kwestikiem. Tak, on będzie fajny z kwestikiem. Aha, dane suchy liść. Dobra, mamy go. Czyli tu będzie kwestik. To ja muszę się dostać tu. Na razie nie wiem, co z nim zrobić, ale... Ale się dowiem. Jak na razie nie wiemy, to spokojnie, ale to... Takie rzeczy to najwyżej później się dowiemy i będzie git. Tu są ruiny. W ruinach też coś czasami jest. Jakieś przedmiociki. Ale dobra, to najpierw tą mapę. Bo możemy iść na fabułę, a możemy... Ten świat tak otwarty jeszcze zwiedzać, że to jest szok, nie? Możemy normalnie 50 godzin tu spędzić. Łapka ptaka. Tak, czyli tu muszę się udać na tą ścieżkę. Oj, zdecydowanie tak. Odłamek tu jest. Tam jakby taki posąg Mariki. Run Królestwa Cień. Cienisty słonecznik, tak. Pff, what? Co wy tu macie za drzewo? Leczenie na odległość. Miło, miło. Dobra, trutka mnie nie dosięgła jakimś cudem. Tylko czy tu naprawdę przejedziemy dołem? Fajne to leczenie. Czy tu naprawdę przejedziemy dołem? Bo musiałbym się dostać tu. No, spróbuję. Spróbujemy. To raczej mnie zatruje zaraz. Tylko jak się tu przebić, nie? Przez nich. Dobra, może tu.
Aha. To tego szukałem, tak. Tego szukałem. Co za świat. Dajcie spokój. To jest chore. Ale tego otwartego jest dużo, nie? Terenu. I jeszcze nie wiadomo ile, bo pewnie we wszystkie strony się rozrośnie 5 razy jeszcze. Jest hardcore. Bransolety na kostkę. Dużo tego ptactwa, ale też dużo jeżdżenia. Dużo jeżdżenia. Dobra, gdzie my jesteśmy? Czy dobry kierunek obrałem, czy nie za bardzo? Chyba dobry. Chyba dobry, tak. Tu się chcę dostać, bo tu po drugiej stronie jest ta mapka, nie? Na to wygląda. Tak, podnóże Rauch. Podnóże Rauch. Ale jaja. Są jakieś pochody. O, jest. Jest ognicho. To jesteśmy w domu. Dobra, jest ognicho, jest impreza. Odpocznij. I gdzie my teraz jesteśmy? A, jeszcze coś tam mogę ulepszyć. To ile ja tego dostałem? Kurde, patrzcie. Dwa odłamki weszły. Kurde, dawaj status. 6 na 5 już mamy. 689. Na tym mieczu. To ładnie, nie? XP. Tak, i teraz mamy prostą drogę tu. Dobra, to idę po tą mapę. To pytanie, gdzie my mamy teraz iść, bo mamy i fabułkę tu pewnie w środku. I mamy rozległe tereny. Pewnie gdzieś tu bossowie są ukryci. Ale w takim otwartym świecie naprawdę ciężko znaleźć bossa, nie? To jest za duży teren. To jest naprawdę za duży teren. Giganci wrócili. Giganciki wrócili. Dobra, płoteczka, trzymaj się. My też wzmacniamy w sumie tą płotkę, nie? Jak te prochy. O, a tu jest zwykły. Tak, i tu musi być już ta mapka, wreszcie, kurde. To jeszcze by można lecieć w sumie w tamtą stronę, ale nie, 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 to by było za dużo. To już byśmy dostali na głowę. A czy to działa? No i tutaj też nie działa. Jakiś pobliski kamień. Nie? To jakoś tak działało. Że pobliski kamień miałem jakiś ogarnąć. Mapa. Mamy mapę, proszę państwa. Ktoś mnie śledzi. Ruiny miasta świątynnego. Dobra. Tam sobie jeszcze ognicho wezmę. Miasta świątynnego. Ej, a tam jest już ta czerwona kraina? Dołem sobie wejdziemy? Co ty gadasz? A, ruiny. A, tu jest taka czerwona. A nie, bo takie czerwone. A to bardziej o to mi chodziło. Tak, to tu byśmy musieli z tej strony pewnie. To tu był ten smog leżący, nie? To to mamy. To tu pewnie będzie trzeba górą sobie połazić. I tu mamy przejście. Mhm. Ciekawe, gdzie się podpali to. Może tu? Oj, może tu, nie? Gdzieś tu albo tu. Tu by się podpaliło to drzewo. To elegancko. Dobra, mamy mnóstwo do zwiedzania. Tu musimy teraz iść. Jest naprawdę sztos. Tak wygląda mapa. Tu już jest zamknięta. Kurde, zaryzykować i tutaj polecieć? Myśmy mieli całą mapę. Może nie całą, ale...
Większość. Bo tam jeszcze na dole coś będzie. Chyba polecę. Bo to jest ta smocza jama, nie? Dobra, chyba polecę sobie tutaj, po prostu całą mapę odkryjemy. I zobaczymy, jak wygląda ten świat. Już nie wydaje mi się, żeby to było tu, ale... Może jakbym spadł? No, tu jakbym... O, ze smoczkiem zawalczył. No tu coś dużo tych smoczków. Halo? Halo? Smocza jama w sumie. A tam co jest grane? Co tu jest za pogoda? Ej, tu jest gorzej niż w Kelit. O kurde. Ale sztos. Dobra, mamy taką rozpiętość totalnych lokacji, ale... Bail, wcielenie grozy? To jest ten Bail? Ej, Bail. To o tym mówił ten... Ten NPC, co go noga tak bolała. No to my nie jesteśmy godni, na pewno nie jesteśmy godni. Ale dawaj Baila. O, jest tutaj... Posążek. Tak. Dawaj. To ty? Tak. Chociaż wyszczerbionego szczytu. To nie Bail. To nie jest Bail. Musi być jakiś inny. No tu by się ta katana chyba przydała. Zdążę. To zdążyłem. Co ty robisz, wnusiu? Tu jest najgorsze, że musimy tam jeszcze potwierdzić, nie? Że chcemy. Powinno być automatycznie na tak. No to jest taka interakcja, która... Nie jest mile widziana. Ja ci kręcę, co tu się wyprawia. Ale mega smog. I muzyczka. Tu nie chcemy być. Zostaw kompana. Tak, na większych przeciwników to katana będzie git. Tylko mogłem sobie... Ajajaj. Ała. Ała. Dobra, ale idziemy na smokowca. Tu ja bym zrobił, spróbuję, wiecie co, tą mapkę ogarnąć. Idziemy na smokowca. Dobra, to tak. Lecimy na pełnej pompie. Ziup. No, tu na koniu to powinniśmy dać radę, nie? Z takim... z takim przyjemniaczkiem. A, tamten będzie spamował te ataki specjalne. Tak, dobrze. No tu katana na smoki jest mega. Jeszcze muszę sprawdzić, bo podobno tutaj mamy jakąś pasywkę właśnie na smoki. O kurde. Dobra. Porządeczku. Ale dostał mułkę. Ale dostał mułkę. Co ty robisz, chłopie? Ale mega. Czy my to rozwalamy tego? Szczerbka. Po gościu. Po gościu jest. Ja cię kręcę, nawet nie podnosiłem run. Ale mega. Ej, ta katana jest super. Mięso smoczych łusek, 90 koła. A w sumie daj. W sumie daj jedną. Gdzie to ostatnio? Tutaj, nie? My zginęliśmy. Ale to nie był jeszcze ten boss, nie? O którego nam chodzi. I na razie nie mamy mapy. I wiecie co? Bo tutaj
W ekwipunku. Tu mamy coś nowego, tu mamy szaty, leczenie na odległość, słonecznik. O, 12,5 koła. Mapa. Tu mamy jeden ten, nie? Odłamek. Ale w wyposażeniu. Ach, tutaj nie o to chodzi. Zmień podgląd. I właśnie. To broń niebezpieczna dla smoków. Powoduje, że oręż pokrywa aurą z wyszczerbionych kamieni, aby potem wykonując cięcie z wyskoku. Dobra, to jest to. Podobno to jest mocniejsze na smoki. Tak. Podobno mamy jakiegoś właśnie tutaj boosta na smoki, więc fajnie. Więc fajnie. Gdzie my chcemy lecieć? Bo tutaj... Ja bym sobie poleciał w ten boczek. Ej, ale bardzo dobrze wygląda ta katana na takie duże smoki, nie? Kurde, bardzo dobrze. W ogóle ta lokacja jest piękna. Takie troszkę kelit, ale takie smocze. Smocze kelit. No tutaj jakieś... A, tu są te upiory, nie? Takie jak były... What? I tu jest ten byczek, którego widzieliśmy. O, ja cię kręcę. To jest ten duży byczek, którego widzieliśmy z góry. Książka z przepisami. Ale jaja. Nie no, jest rewelka. Design jest rewelka, ten kolor. Jak Uradana w sumie. Co tu się będzie działo? Wielki ołtarz smoczej komunii. O, jakiś NPC jest. Prawdziwy wojowniku. Feasting upon a dragon's essence, on the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. Pożyj smoczą esencję. Yes, as it should be. Now, seek the jagged peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons, Landbound warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placidus Ax. Oh! Placidus to jest ten... Był w podstawce, nie? Błogosławieństwo starożytnego smoka. Warrior true. What is it that you need? O, zapytaj o Bale'a, czyli tego Bale'a to będzie gdzieś dalej. Ej, ale ten jest gigantyczny, to jest największy smok, jaki w ogóle był w Soulsach. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the brute. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Communion, Landbound warrior. My lord, Placidus Ax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking root in your meager frame. Szok. Dobra. Dobra, wszystko wiemy, ale dobrze, że żeśmy ogarnęli sobie tą katanę. Bo ona naprawdę daje radę, w miarę, na takich bossów. Wiadomo, jeszcze trzeba sobie ulepszyć tutaj postać, ale... No, wszystko jest w porządku, dajemy radę. No, co tu jest grane? Obejrzyj ołtarz. Komunia, rytuał smoczej komunii. A, tu mamy takie. Serce Bale'a, jak będę miał, to będą takie rzeczy. Rytuał smoczej komunii. No to tu muszę go ubić.
Tu muszę go ubić. Ale wygląda to zjawiskowo, ta lokacja. Dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu jest coś takiego jak w DS-ie. W DS-ie jedynce. Ale to jest szok. To jest szok. Jakie to są lokacje, nie? I to... To raczej z fabułą nie jest związane. Bardzo wątpię. I tu by się, wiecie co? O, mamy coś takiego. Tu by się przydała jakaś mapka. No ale nie ma, bo byśmy musieli dalej lecieć, nie? Ale podeksplorujemy. I ten Placidius jeszcze tutaj jest zaangażowany w temat. I tu jest ten szczyt. Dobra, to musimy iść tutaj na ten szczyt. Na razie nie mam mapy, ale można się kierować, więc spoko. Damy radę. Smart smoczej komunii. Ale jaja, przepiękna lokacja. Przepiękna. No dobra, czyli tego Bale'a będziemy mieli dalej. A tu? Tu to już chyba nic się nie dzieje. To teraz tak, ile ja mam tych duszyczek? Mogę coś tam sobie ulepszyć? 150 koła. Dobra, to w ekwipunku sobie wezmę coś tam. No tych już wszystkich znamy. Pana krwi, o, bogini zagłady, czarnej klingi. Władca smoków. Dobra, bo tych nie będę już sobie mianował. Na pewno nie będę mianował. Więc ja sobie level dam. I tu jest 12 koła. Coś tam sobie wrzucimy, nie? Coś tam sobie wrzucimy. Chyba w zręczność. Zręczność. A, jeszcze mi tam brakuje. Jeszcze mi tam minimalnie brakuje. Dawaj to. No ale kurde, coraz lepsze te lokacje, nie? Czyli tak, tu mamy 3+, tu mamy 3+. To nic mi nie daje. Dobra, lecimy do 50. Lecimy do 50 z tym. Let's go. No myślę, że ta mapka to będzie gdzieś tam dalej właśnie jak dolecimy. Ale jeszcze coś jest tu, nie? Ej, tu jest. Tu jest w ogóle kolejna mapka. Tu jest kolejna mapka. Gdzie ona by była? Dwójka. Tam. Tam. To byśmy musieli lecieć dołem. Tak, to... Kurczę, to mapka może być tego obszaru w ogóle w innym świecie. Jest to też możliwe czasami, nie? A tu lecimy już w ogóle na coś innego. No ale dobra, śmigamy. Lokacja jest sztos. Dobra, tu jest jakiś czerwony kwiat. Kurde, te doliny właśnie smocze, one mają takie absurdalne zawsze poziomy i bossów i takich zwykłych mobków. Mają tak dużo zdrowia, nie? Przecież był ten taki w podstawce smok, którego się klepało bardzo długo i on tam leżał po prostu i można było sobie farmić runy na nim. To był naprawdę gigant. A tu co my mamy? Te kwiaty, tak? To chyba będzie trzeba gdzieś tu. W miarę tak na ślepo idziemy, ale... Dawaj to. Idziemy na razie na ślepo, ale dobra, dobra. Tu jest w porządku. Musimy znaleźć tego Bale'a. I to będzie związane z tym questem. A tam jeszcze tak... Tak sobie... W głowie ustawiam, co bym mógł zrobić z tym mnichem. I chyba ten gest, który dostałem, bym musiał mu pokazać, bo tam mówili, że bez słów, nie? To chyba ten gest bym musiał pokazać. Ja to jeszcze tam zrobię. Wrócimy sobie do tej lokacji z lwem, jak będziemy szli też chyba tam na fabułę dopiero.
Bo tam właśnie mamy te drzwi. W sumie mamy chyba dwoje drzwi do otworzenia tam. O, tu jest jakaś góra. O. Chyba to tak działa tutaj. Dobra, wreszcie są jakieś strugi powietrza. O, ja ci kręcę. Ale to jest ładne. Co za lokacja? Ludzie! Co za lokacja? O, jest tu w ogóle odpoczynek. Idziemy dobrze. Ej, idziemy dobrze. A, czyli tam jest mapka w ogóle. To tamta mapka, druga, jest w jakiejś innej krainie. No. Ona jest tu w krainie chyba tej dolnej byśmy musieli przejść. Tak, tu jest mapka. My już się zbliżamy do tej. No, mapki są spoko, ale... tu w Eldenie nigdy nie wiadomo, bo mogą być z jakiegoś dungeona nawet przejścia. Cuda mogą być. O kurde, to jest ten? Ja ci kręcę. Nie, smokowiec z wyszczerbionego... To nie jest ten. Kim my się klepiemy, jak tu są dwa? To może dwa są? Co ty mówisz? A mój kolega tu w ogóle przyjdzie? Ale jaja, ile tu smoków jest? Ale bolało. To bolało. Dobra. Zdążymy tutaj podejść? Chyba nie. Fajnie by było, ale nie. Dobra, to dawaj tą potę. Ale jaja, tu jest ich dwóch. U nas też musi być dwóch. Ale ten skill jest świetny na to. Bo on jest taki obszarowy na daleko. No co, tu jeden już zginął? Niedobrze. Nie wiem, czy to przeżyjemy. Nie wiem, czy to jest w ogóle ten. Czy my się z tym klepiemy? Nie. Z tym drugim. Czyli ten jest zwykły. Ten jest zwykły mobek. Dobra, ten padł. A jest jeszcze drugi. Co? What a sight. A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. Co to jest za lokacja? Drake warrior, dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger, scale the jagged peak, face Bale the Dread, and when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear,
but a Drake warrior I remain, and my soul yet lies on the mountain. To jest szok. Zagięty palec Igona. Dobra, to go przyzwiemy na walkę. Proud scale summon me. Szok. To jest szok. Dobra, mamy znowu 120 koła. Ale ile tu jest tych... Ile tu jest tych smoków? Dobra, ja tu zginę. Czekajcie, musimy dobrze tutaj podlecieć. Ale jaja. Ale jaja. Ale fajnie, robimy tego questa w ogóle. Czyli teraz się już wdrapujemy. Nie ma lipy. Czerwony kwiat. Ale epickie te bitwy, to było dwóch na jednym. W sumie dwóch na jednym bosie, nie? A ci kręcę. To ten to będzie. Ten to będzie rzeźnik. Oj. Dobra, leci głaz. Leci drugi. Ej, ten to będzie rzeźnik. O, odłamę go ostro drzewa, elegancko. Mogliby dać jakieś ognicho przed nim. Bym sobie jeszcze ulepszył. O nie. O nie. Czy to jest też boss? Co ty? O czym ty mówisz do mnie? Senesax? Kolej... Co? Tu jest czerwony boss. Czerwony smok. Ale od tego mógłbym uciec, nie? Ja cię kręcę. Tak jak ten Placidius w sumie. W podstawce, dobra, to jest ten czerwony. No to nie mamy szans. W sumie tu sobie ten talizman jeszcze dałem taki na kolejne ataki, czyli jak atakujemy dosyć szybko. Dobra, tu się widzimy. Bo to już... Ile można tych bossów naraz, nie? No nie da się. Ej, ale droga jest niesamowita. Ale damy radę, damy radę. Tego pokonamy, spokojnie. O, jeszcze jest posąg. Dobra, to gdzie mnie wyrzuca? Ej, ale jest taka podjarka. Jest taka podjarka, ludzie. Ej, dobra, tutaj. Elegancko, dobra. No tak. Dawaj tego. Kurde. Ale mnie lutuje, chłop. Nie no, jest grubo. Jeśli ten ma tyle zdrowia, do tamtego to trzeba będzie w pięciu przyjść. Chyba bić. Dobra, ale w sumie... Oj. W sumie my lepiej, żebyśmy tak, nie? Tak, lepiej, żebyśmy tak bili na ziemi, bo mamy ten atak. Tak to jest niedostępny. Ale jaja. Co ty robisz, wnusiu? Okay. Żyjemy, żyjemy. What? Dobra, nie wiem, czy mi potek wystarczy na taką akcję. No co się stało? Dawaj miecz! No
W ogóle sobie nie robi wrażenia z tego. Dobra, jeszcze raz. Dobra, ale tu chyba by trzeba na pieszo najpierw. No bo mamy te ataki magiczne, nie? Dobra, już mnie zbiło. Oż ty w mordę. Dobra, podejdziemy tu. Nie, tu by, wiecie co, tu by trzeba tylko te specjale używać. Aha. No to nie robi wrażenia akurat na nim. Tak, na tym nie robi wrażenia. Dobra, wiecie co? Na razie chyba ten jest za duży rzeźnik. Jeszcze tu przyjdę. Ale wezmę sobie runy i polecimy tam chyba na wzgórze już. I zobaczę tego największego rzeźnika. No bo nie, bo ten to jest przypał. Powiem wam, że ten to jest przypał, ale chyba się da odjechać od niego. Senesax, tak. Jeśli tego na razie nie pokonam, to zobaczymy jak z tym najgorszym. Ale kurde, on tu wszystkich rozwalił? Czy on tu rozwalił? Hordy smoków. Ale czy to jest tu? To jest tu. Tak. To jest gdzieś tu. Coś tu się wyprawia. Dobra, czyli tak, mogę sobie tu odpocząć. Na tamtego jeszcze pójdę. A, mieliśmy tu ulepszyć. To patrzcie, jeszcze mam ulepszenie. Najwyżej się mogę z ulepszeniem cofnąć. Dobra, i gdzie my jesteśmy? Kurde, jesteśmy tu, czyli jeszcze dalej. Ale jaja. Ale chyba idziemy dobrze. Tu będą wybuchały. A, tu jest tego Igona, nie? Gdzie my mamy lecieć? Niżej? Tak, chyba niżej. Chociaż tu nic nie widzę. Tu przyszliśmy. Chyba tu. Nie no, szok. Co to jest za lokacja? Tak, po tych błyskawicach. Tak, jest kolejna przypałowa struna światła i cienia. Dobra. Ale jaja. I to jest chyba najtrudniejsza droga do bossa. Ale to musi być epickie. To musi być epickie. Ja chcę to zobaczyć. Nawet jak dostanę w tytkę. Ja chcę to po prostu zobaczyć. Oj. Dobra, tu spadliśmy. Mogę jakoś tu wejść jeszcze? Chyba nie, chociaż. Nie, tu się spada. Dobra, to idziemy tam do góry. Tu się widzimy. Dobra, mniejsza z tymi runami, bo już musimy tutaj lecieć do góry. O kurde. O kurde. To jest niemożliwe. Nie, tu to już przegięli. Czyli tak, tam mamy jednego smoczka. A tu? O, kamień starożytnego. Dobra, dawaj do góry. Tu się przeczmychnę. Nie no, jak to daleko jest? Jeszcze wyżej. O, to jest tu. Na bank tu. Dobra, idziemy to zobaczyć. Idziemy to zobaczyć, ludzie. O kurde. Tylko jak go przyzwać? Czyli tak, tu mamy Mariki. Hmm.
No samodzielnie to ja nie będę tego bił. Czekajcie, ekwipunek. Przyzywa Igona z jego znaku. Materiał do tworzenia przedmiotów. No widzicie tu gdzieś Igona? No tu nic nie ma, nie? Chyba, że tamtego smoka by musiał pokonać? Ale dobra, idziemy. Ej, dobra, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. To będzie chore. Aj, tu nawet nie ma już... Nawet nie ma konia. Taka arena? Dobra. To jest szczyt szczytów. A mogę chociaż tego? Ej, serio nie będę mógł? Dobra. Cisza przed burzą. Dobra, witam serdecznie. Jest! Bail groza. Jak miło. Jak miło. Dobra, dawaj tego, majstra. Ja się stąd... Ej, nie mogę tu płotki! Kurde, chciałem powalczyć. Spróbuję powalczyć, ale to jest chore. Ej, dobra, to jest chore. Ale w sumie coś tam go bił, nie? Przydałoby się tego Igora jeszcze, tylko gdzie? No nic tu takiego nie widzę. Nie, nic tu takiego nie widzę, żeby go przyzwać. Dobra, to wchodzimy jeszcze raz. Czyli tutaj bez... Tak, potę sobie już wypiję. To szkoda czasu. O kurde, jaki obszarowy. To jest grane. Aha, no nie zdążymy tutaj powalczyć na nim, nie zdążymy. Jeszcze raz. Ale kurde, bardzo bym chciał tamtego przyzwać, no nie ma gdzie. Dobra, wiecie co? Ten chłop jest tutaj. Dobra, przyzywam go. Jest! Jest ten Igon. Dobra, dawaj. Teraz tego. Jest okej. Dobra, możemy grać. Czyli jest tutaj w środku. Na arenie był. Co, on jest niezniszczalny? A, ten jest mega. Ten jest mega, jak się odezwie. No nie ma lipy. Dawaj. A tutaj coś nie wchodzi. On jest niewrażliwy? No może go skrwawimy teraz? Uciekaj. O, ja cię kręcę. Dobra, ładnie wybuchasz, ładnie. Dobra, mamy połówkę. Ale bitwa. To jest jakiś rajd. Dobra, padł. Gdzie ty masz głowę? Jest dobrze. Do porobienia, chłop. Tu wybuchnie zaraz wszystko. Cała gra wybuchnie. Ale muza jest. Dobra. Porobiony. Bail groza.
dread. You shall haunt me no longer. Co? Co tu się stało? Nie, to była chyba najbardziej epicka w ogóle bitwa w historii. To się za każdym razem mówi, ale teraz przekroczyli chyba granicę. Ja cię kręc. Ale dobrze, że go znalazłem tam i przyzwałem. Co tu jest grane? Czy ja mogę gdzieś do niego wrócić, czy to jest koniec questa? Chyba koniec questa. Aha, i teraz mogę jeszcze tam. Rozwój postaci. 490 tysięcy jest za niego? Aha. Okej. Dobra, to pogadajmy tu. Bez mapy. Bez mapy zrobione. A tu? Serce kapłanki. Młot w kształcie pradawnego kwiatu. O. Wyzionęła ducha. Tu jest pod mistycyzm, coś takiego. Smokom poważne obrażenia. O, to też jest pod smoki. A, by zmienić ludzką postać w starożytnego smoka. Dobra. No to jest taki kameleon, nie? Ale to jest do używania. Tak, to jest do używania. Ale jaja. Kurde, nie, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, to co widziałem. Komunia, to można sobie to kupić. Mistycyzm. I tu jest jeszcze coś takiego, serce smoka. Dobra, zrobiliśmy naprawdę kawał roboty. Ewentualnie jeszcze by można... A, bo tu jest ten Igon. Podnóże. Czy ja mogę teraz do niego iść? Dobra, spróbuję go jeszcze znaleźć. Bo on był tu. Tak, on był tutaj. No coś tam... Coś tam jeszcze... A! Coś zostawił. Mhm. Coś zostawił. To my ewentualnie jeszcze mamy tego smoka ostatniego, ale... Wielki łuk. Hełm. Zbroja Igona. Przepaska i dzwonek kulisty. A. Całkiem. A to jest gdzie? Tutaj? Tutaj, nie? Opuszkowa. Zbroja Igona. Gdzie my tu mamy? Tu mamy grzyba. Tu jest. No, tu mamy słabsze, ale... Ale dobra, jest spoko. Questik zrobiony. Czyli teraz... Jeszcze by można tego... tutaj smoka porobić ewentualnie, ale to... Zobaczymy. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!